Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, pierwsze co, to hej, idziemy ty... sobie spać, a ten kopacz niech nas interesuje. Fajnie, że nazywam go kopaczem, a to przecież nawet już bractwa. Jezu, przyzwyczaiłam się, że najczęściej śpię w starym obozie jednak. A tymczasem, no cóż, lecimy w inne miejsca. Myślę, że niekoniecznie dziś, ale już za niedługo, przyjdzie czas na pozbycie się Quentina. I, no cóż, w tym może nam oczywiście pomóc Kord. Nie byłoby to wcale głupie. Natomiast my mamy jeszcze sporo innych zadań na głowie. Między innymi możemy przecież zostać też... pokonać Melkora przede wszystkim i spróbować to zrobić. Ale no, wolałabym wbić do tego nowy poziom. A już tak daleko wcale nie jest. Natomiast najpierw może udamy się w stronę jednego miejsca, gdzie jeszcze nie byliśmy. Natomiast nie wiem, czy pobiegniemy tędy. W sumie możemy się przebiec, ja wam przy okazji powiem, gdzie idziemy. Moi drodzy, nie pójdziemy jeszcze na razie na cmentarzysko. Wydaje mi się, że to troszeczkę za wcześnie. Więc udamy się aktualnie do innego obozu, gdzie nas jeszcze nie było. I nie mówię tutaj o obozie łowców orków, ponieważ uważam, że pójście na tę ziemię też jest na razie za wczesne dla nas. I myślę, że to nawet moglibyśmy się pokusić w czwartym rozdziale o to na spokojnie. Tak szczerze mówiąc. Bo i tak będziemy wtedy po ziemiach orków spacerować i tak, więc na razie bym sobie to po prostu zostawiła na później. Mamy jeszcze sporo zadań pobocznych, więc idziemy jeszcze do jednego obozu, gdzie nas nie było. Jest to obóz fanatyków, którzy znajdują się w starej orkowej świątyni. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce. Często w modyfikacjach jest to miejsce, gdzie właśnie orkowie mają swój kult. I jest to właśnie też świątynia Baliara. I ona służy fanatykom. Fanatycy to jest kolejna gildia dodana. Dla nich też parę zadań można wykonać. Między innymi jednego fanatyka widzieliśmy, jak się idzie w stronę nowego obozu. I mamy też amulet drugiego fanatyka, który się nazywał Feo. I też będzie można go, z tego co pamiętam, zwrócić, więc myślę, że możemy sobie odwiedzić ten obóz. Tam po drodze do obozu są te zębacze, nie wiem, czy pamiętacie, ja tam nie byłam. I możemy sobie to tak właśnie w ten sposób rozwiązać, żebyśmy tak zrobili. Dlatego pobiegniemy sobie i zajmiemy się najpierw naszymi kochanymi zębaczami. Moglibyśmy też spróbować wykonać jakieś zlecenie od Kerta, tak się chyba gościu nazywał. Jak widzicie, tutaj jest parę zębaczy, nic trudnego raczej. Wyciągniemy sobie je pojedynczo, bo nie chcę za bardzo tracić na nie HP. Chociaż no, wydaje mi się, że nie powinno być większych problemów. Dobra, pięknie. 250 punktów doświadczenia za takiego zębacza. Też zobaczymy, co nas czeka jeszcze na tej drodze tutaj. Ja sobie oczywiście striggeruję je pojedynczo. Halo, witam. Idziesz do mnie? Czy nie idziesz? Masz jakiś problem ze sobą, widzę. O, chyba... No jasne. Trzy się rzucą na mnie aż. Widzę, że macie kłopot z ogarnięciem, co tu się dzieje. Widzę, że te potwory takie... niemrawe. Jak widzicie, nie zrobiły mi wiele. No ta zbroja to już jest naprawdę jedna z lepszych zbroi. To trzeba przyznać. A my możemy się tutaj przespacerować i popatrzeć. Okej, mamy napój i mamy jakiś zwój. Wygląda jak jakieś leczenie albo jakaś burza. Ja nie do końca kojarzę te zwoje po ikonkach. Natomiast możemy sprawdzić, co to jest. Bryła lodu właśnie. Tak mi się wydawało, że to może być jakiś czar tego typu. Tutaj też możemy się udać, jak widzicie. Tylko, że tutaj się troszeczkę inaczej wchodzi. Nigdy nie umiem tutaj wejść za bardzo. Tędy powinniśmy dać radę. Będziemy mogli też sprawdzić, czy w tej wieży coś nie zostało dla nas dodane, czy czegoś tutaj nie ma, bo też tutaj oczywiście nie byłam. Nie sprawdziliśmy tego terenu. Tutaj powinno być
otwarte. W środku jest oczywiście kuferek. Na górę też można wejść. Ciekawi mnie, czy zostało coś tam dodane na górze. A nie wiem, otwieramy. Lewo, nie. Prawo, prawo, nie. Prawo, lewo, lewo. Dobra, prawo, lewo, lewo. Wytrych się nam zwrócił, wyszczerbiony topór. Parę bryłek na początek. Żałuję, że tutaj nie przyszłam wcześniej. Ale bałam się, że te zębacze z dołu się striggerują, bo one często tak mają, że jednak mają ze sobą jakiś kłopot. My możemy spróbować sobie przejść tędy. Nie wiem, czy chodzenie tutaj z pierścieniem prędkości to jest mądra sprawa. Tutaj może być kłopot. Albo nie. Jak się ma akrobatykę, to nic najwidoczniej nie jest kłopotem. Oj, dobra. Musimy uważać w tym miejscu. I co, jesteśmy na górze. Czy tutaj coś mamy? Niczego twórcy widzę, że dla mnie nie zostawili. To przykre. Co ciekawe, jesteśmy tutaj, jakbym skoczyła na ten podejścik, to jesteśmy praktycznie na ziemiach orków. Tam widzę, że w obozowisku jest jakaś jaszczurka. Fajnie. Tutaj w cieniach przeszłości był dodany amulet. Nie wiem, czy pamiętacie. Kto oglądał, ten pamięta. A my sobie zejdziemy szybszą metodą. I przy okazji... No, pozbędę się tej jaszczury. Dobra. Kolejny kufer. Ten już jest otwarty. Też troszeczkę rzeczy. Widzę, że tutaj była dostawa szynki. Trzeba było też tutaj po nią przyjść. Ale wiecie, bałam się tych zębaczy wcześniej. Trzeba przyznać, że się ich bałam. Tutaj przy tym wozie chyba niczego nie znajdę. I tutaj mamy też topielca i jakiegoś gościa. Okej, widzę, że troszeczkę chciał mi pomóc. Widzę, że nie tylko jeden gościu tutaj stoi. Interesujące. Dobrze, może zagadamy sobie do nich. Spróbujemy przynajmniej. Wysłannik Korkaloma. Okej, witam. A ty? Dziwny eremita. Przybyłeś tu, żeby odnaleźć pradawną potęgę ukrytą przed spojrzeniami niegodnych śmiertelników. Skarb ukryto pod wieżą osnutą mgłą śmierci. Smród nieumarłych powali cię na kolana. Okej, super. Zupa korzenna, dziękuję. Oczywiście chyba tutaj, nie wiem, czy mamy jakiś wpis. Tak, tajemniczy eremita. Spotkał mnie coś dziwnego. Jakiś pokręcony staruch rzucił się na mnie w jaskini i zaczął coś majaczyć o pradawnej potędze ukrytej w wieży, osnutej mgłą śmierci. Bąknął też coś o jakiejś księdze, która ma być pierwszym krokiem. Nie za bardzo wiem, o co mu chodzi. To jest zadanie odnośnie chromaninów. Pewnie większość z was się domyśliła. O, witam kociankę. Także oczywiście będziemy robić też to zadanie, prawda? No, dlaczego by nie? Lewo? Fuck. Lewo, prawo. Aj. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Aj, kurde, zaczyna się. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Kurna, muszę chyba sobie wziąć, wiecie, kartkę już powoli. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Lewo, prawo. Kurde. Te skrzynie w tych mrocznych tajemnicach mnie wykończą. Dobra, co ja pamiętam z tego kodu? Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Lewo, prawo, prawo chyba. Zaraz sprawdzimy, tylko jeszcze sobie winko zbiorę. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Ach, było faktycznie prawo, dobra. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, a, tu było lewo. Okej. Okay. Ile mam wytrychów? 35. Wiecie co? Zrobimy sobie tutaj zapis. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. No co? Tu też było lewo?
Co ja robię ze sobą? Lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. No nareszcie. 6 wytrychów, dziękuję. 4 piwa, pochodnie, 4 szynki, złoty amulet, złoty świecznik, bryłka złota w ilości 200 i przyzwanie demona razy 2. No dobra, zwracam honor, ta skrzynia była zajebista. W ogóle nie wiem, czy już mogę zabić tego wysłannika, bo z tego co mi się kojarzy, jest też na niego zadanie od fanatyków. Ale to dowiemy się, jak będziemy już przy fanatykach. Nie ma co się spieszyć. Mam nadzieję, że panowie mnie nie zaatakują. Tylko, że przyjdziemy tutaj w miarę mile widziani. Dzień dobry. Czego tu szukasz? Jestem tu nowy. I co z tego? Chciałbym się trochę rozejrzeć. Właśnie. Ale nie sprawia żadnych kłopotów. W przeciwnym razie się tobą zajmiemy. Mhm, jasne. Witam strażników i witam... Nie chciałbym być tam. Tutaj jest na przykład Atarius. Nie chciałbym być... Witaj! Bądź pozdrowiony i ty. Możesz mnie czegoś nauczyć? W szkole tylko członków naszego obozu. Nie mogę ci pomóc. Dobra, w porządku. Tu jest Kora. Czym zajmujesz się w obozie? Przekazuję innym nowicjuszom wiedzę magiczną. Czy ja także mogę posiąść tę wiedzę? A dlaczego nie? Droga do magii stoi otworem dla każdego, który chce zgłębić tę wiedzę. Pokażesz, a dlaczego... Okej, czyli ty uczysz mnie many. Dobra. Nowicjusze, Xord, witam cię serdecznie. Tylko zachowaj to... Tak długo. Kim jesteś? Skazańcem, ale jestem tu od niedawna. Być może chciałbym do was dołączyć. Czemu nie? Przyda się nam każdy uczciwy człowiek. Jednak rozumiesz, że nie możemy przyjmować pierwszego lepszego skazańca. Najpierw musisz dowieść swojego męstwa, waleczności i odwagi. Dobra, co muszę zrobić? Talin i Fao, nasi dwaj myśliwi gdzieś zaginęli. Musisz ich odnaleźć, bo kończą nam się zapasy żywności. Niech będzie, zajmę się tym. Powodzenia. Jak wrócisz, dokończymy tę rozmowę. Jasne. Obydwóch odnaleźliśmy, ale to za chwilę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Xord ma ten sam dubbing, co... co Tangor? Chyba? Co ktoś w obozie przemytników. Też ma identyczny głos. Chyba Tangor. Pewnie masz rację. I chyba jeszcze ma podobny głos ogólnie w Wyzysk. Nie wiem, oni wszyscy mają tak podobne głosy do siebie, że to jest żart, no nie. Ale no, dubbing jest mimo wszystko w miarę okej. Dobra, możemy powiedzieć, że odnaleźliśmy Fao. Odnalazłem Fao. Tak? Jak się ma? Nie żyje. Co? To niemożliwe. Znalazłem przy nim ten amulet. Zatrzymaj go sobie. To na pewno strażnicy z sekty. Trzeba dać im nauczkę. Zapłacą za to. Gdzieś tutaj kręcił się ich wysłannik. Znajdź go i zabij. Dobra, w porządku. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć siłę. Okej, fajnie. Do mnie tu możesz czegoś nauczyć. Cóż, Atarius to najlepszy kusznik, jakiego znam. No, czyli ale kusza. Ale nie wiem, czy zechce cię szkolić. Kora zna się na magii. To wiemy wiedzą. Już. Natomiast ja mogę pomóc ci zwiększyć siłę. Okej, to tyle? Są tu jacyś handlarze? Alger sprzeda ci trochę użytkowych przedmiotów. Jest naszym zarządcą. Palermo ma na składzie spory zapas broni, którą zdołał wykraść kowalowi z obozu na bagnie. To powinno ci wystarczyć. Jasne. Czy tutaj ktoś jeszcze jest do pogadania? Na pewno ktoś jest. Tutaj z Atariusem już rozmawialiśmy. W ogóle... Panowie, czy wy to widzieliście? Czy wy dalej to robicie? Nie, teraz stoicie inaczej. Dobra, tu jest Alger. Kim jesteś? Jestem Alger, zarządca żywnością, której swoją drogą za wiele nie mamy. Ale jeśli masz dość rudy, możesz dostać coś z mojego asortymentu. Mhm. Tu pokaż towara. Pokaż mi. Niestety. Okej. Ty miałeś ser... Miałeś jabłka? Dlaczego nikt tego nie pisał w poradniku? Że ty miał 20 jabłek. No cholera. Ja biegałam przez pół życia za tyloma dziadostwami, za tymi jabłkami, za tym gównem. Okazuje się, że gościu to sprzedaje.
Okradnę was, bo jestem zła. Strażnik. O, tu jest jeszcze Flick. Kto może... Sword, może Patarius to najlepiej? Nauczacie. Kora, przek właśnie... Okej, czyli to jest taki randomix, dobra. Nie możesz wejść. Dlaczego? Bo wcześniej musisz do nas dołączyć, żeby spotkać się z Kolisem. W tej sprawie iść do Xorda. Dobra, no mamy jedno zadanie od Xorda, żaden problem. Pamiętam, że ja tutaj nie mogłam raz tego zadania wykonać, bo... A ty? Czekaj, moment. A ty? A to jest Palermo. Kim jesteś? Jestem Palermo. Handluję bronią. Chcesz coś kupić? Pokaż mi. Nawet... Dobra, masz dziadostwo totalne. Dobra. Pamiętam właśnie, że mi się raz zbugowało to zadanie, bo Talin mi po prostu popełnił samobójstwo. Ja nie umiałam jeszcze używać wtedy w ogóle cheatów, żeby sobie pomagać w grze i ożywiać jakby osoby, które się same pozabijały. Więc to był kłopot. Nie wiem, czy ja mogę... Niewierni róży. Dobrze się czujesz? Sprzeciwiają się jego woli. Człowieku. Muszą zostać... Tak? Ukarani. Rozumiem. Ale to było creepy, nie? Oh my god, ale typ klepie mnie. Jezus, wysłannik Korkaloma, gin typie. Ale mnie wyklepał. Ja mam i z Melkorem się bić? Zielony nowicjusz. Dobra, typowy ten, ale o co chodzi w ogóle, halo? Ale mnie zbiło. Pobili mnie, kurde. Kolonia karna jest zła. Przyjęcie do fanatyków. Odnalazłem gnoja, który zabił Fao. Już się nie wywinie. No tak, no już nie żyje. Więc sprawa jest banalnie prosta. My idziemy teraz po Talina. Porozmawiać z nim. Bo on oczywiście jest tutaj niedaleko. Stąd. Fajnie, że mamy też ten teren wyczyszczony. Myślę, że na spokojnie uda nam się wbić teraz wyższy poziom. A to nam oczywiście pomoże. Moglibyśmy troszeczkę też gotówkę ogarnąć, ale niepotrzebna mi szczerze mówiąc ta gotówka. Ja pamiętam, że sprzedawałam to tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie, wiecie, nie śmiecić w ekwipunku. Ale no, prawda jest taka, że... no, niepotrzebne nam są te bryłki, tak? Fajnie, że jest dodatkowy zarobek w różnych tajemnicach. Typu jakieś te konwoje i właśnie, nie wiem... to oddawanie trofeów. Ale no, wydaje mi się, że niepotrzebne nam to na razie. Jak będzie potrzebne, to oczywiście pójdziemy pohandlować. Cześć, Talin. To ty jesteś Talin? Tak, to ja. O co chodzi? Xord cię szuka. Tak? To powiedz mu, gdzie jestem. Możesz mu zanieść to, co udało mi się upolować? Jasne. Powodzenia, przyjacielu. Witaj. Bądź pozdro... Okej, dobra, super. To co, oddamy i będziemy mogli porozmawiać z bossem osiedla. Szybko poszło, co nie? No tak, no bo obóz fanatyków jest dosyć mało rozwiniętym obozem. Obóz łowców orków w sumie też. Przekonamy się o tym następnym razem, no jak tam pójdziemy. Ale tak jak mówię, ja chyba bym wolała do 4 rozdziału na to zaczekać, bo ja po prostu swoje wiem i im później zajmiemy się pradawnymi, tym lepiej, bo będzie naprawdę źle. Bo tamte miejscówki to już nie są przelewki. A też sobie pomyślałam, że dobrze by było zająć się łowcami orków i właśnie tamtymi dziwnymi miejscami wtedy, kiedy będziemy mieli już sprawę rozwiązaną z tym, że no wiecie, pójdziemy szukać Xardasa w 4 rozdziale. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Więc no, wtedy idziemy na ziemię orków po raz pierwszy. Po co się tam pchać wcześniej, prawda? Strażnik. Dobra, tutaj chyba na górze nic nie ma. Idziemy do Xorda. Odnalazłem Talina. Tak? Gdzie jest? W drodze do nowego obozu. Upolował coś? Tak, i to sporo. Świetnie. Zanieś mięso Algierowi. Pomściłem, Fao. Tak? To wspaniale. Cieszę się, że ta menda nie żyje. Zrobiłem tylko to, co uważałem za słuszne.
Czy mogę do was dołączyć? Owszem, jesteś już gotów. Ogłaszam wszem i wobec, że obóz fanatyków zyskał kolejnego sprzymierzeńca. Możesz teraz spotkać się z Kolisem. Nie powinieneś wierzyć. Czy mogę tu dostać jakąś zbroję? Zobaczymy. Okej, okay, można sobie widzę, że kupić zbroję. Można polegać. Od co? Zbroja fanatyka. Fajne. Ale no na razie wiadomo, nie potrzebujemy zbroi. Trzeba było tutaj przyjść po prostu wcześniej. Dobra, miałam to zanieść do tego gościa na A, do Algiera właśnie. Mam mięso od Talina. To on jeszcze żyje? Wielkie nieba! To wspaniała nowina! To chcesz tę padlinę, czy nie? Pewnie, że chcę. Proszę. Wielkie dzięki. W końcu udało nam się zażegnać widmo głodu. Okej, okay, świetnie, typie. A my idziemy porozmawiać z głównym bossem osiedla. Nie możesz przejść. Należę do waszego obozu. Puść mnie! Dobrze, skoro tak, to wchodź. Ach, niepoinformowani jesteście. Niepoinformowani w ogóle. Dobrze. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłam, jest świątynka. My sobie posprawdzamy, co tutaj można znaleźć. Widzę, że gościu chyba będzie chciał od razu ze mną pogadać. I dlaczego on ma model Korkaloma, nie? Balkolis. A to dlatego, bo on jest Balem. A, to ciebie przyjął Xor. Witam więc w naszym obozie. Kim jesteś i co tak studiujesz? Jestem Kolis. Kiedyś byłem Balem w obozie sekty. Obecnie prowadzę dość intrygujące studia. Moje badania wykazały, że śniący wcale nas nie uwolni. Wątpię nawet w jego istnienie. Jedyną drogą ku wolności wydają się być pradawni. Muszę jednak jakoś się do nich dostać. Skoro już tutaj jesteś, potrzebuję czyjejś pomocy. Dobra, co muszę zrobić? Droga do pradawni jest długa i niebezpieczna. Tak, musisz to prawda. Musisz znaleźć pewien pierścień, który jestem przekonany, że pomoże mi dostać się przed ich oblicze. Okej. Okay. Gdzie znajdę ten pierścień? Kiedyś, gdy należałem jeszcze do sekty, trafił on w moje posiadanie. Niestety, kiedy tu wędrowaliśmy w nocy, napadli nas bandyci. Ich przywódca ukradł mój pierścień. Znajdź przywódcę bandytów, to znajdziesz pierścień. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, okay, czyli pierścień ma Quentin. Dobrze. To fajnie wiedzieć, że będziemy mieli takiego questa. Naprawdę fajnie. Ale co, no na razie z obozu... Rozmawiałeś już z Kolisem? Tak. W takim razie jesteś już jednym z nas. Mam już nawet dla ciebie robotę. O! Dobra, kogo, czym i za co? Talin wrócił. Twierdzi, że koło naszego obozu kręcą się patrole strażników z sekty. Trzeba się ich jak najszybciej pozbyć, żeby nie zdradzili Kalomowi lokalizacji naszego obozu. Strażnicy świątyni to spore wyzwanie. Przyda mi się małe wsparcie. Masz rację. Pojedynkę możesz ich nie pokonać. Porozmawiaj o tym z Talinem. Okej, okay, i z Talinem mam iść? Cześć, Talin. Podobno widziałeś w okolicy patrole z sekty. Tak, gonili mnie, ale na szczęście zdołałem im zbiec. Dostałem od Xorda zadanie pozbycia się tych drani. To wspaniale. Życzę powodzenia. Z tobą w kompanii. Ze mną. Ja nie mogę. Dlaczego? Widziałeś tych drani? Rozniosą nas na strzępy. Lepiej pogadaj z Algierem. On powinien się zgodzić. Okej, okay, Algier, tak? Mówimy o tobie. Nie, to jest Alarius. Czy jak mu tam? W okolicy kręcą się patrole z sekty. Tak, wiem. Słyszałem o tym od Talina. Miał wielkie szczęście, skoro usiadł z życiem. Trzeba się ich pozbyć. W pełni się z tobą zgadzam. Jednak przydałoby się wsparcie. Na mnie nie licz. Ja jestem od rozdzielania żywności. Od walki są inni. Pogadaj z Korą. On pewnie się zgodzi. Okej, okay, i tak będę sobie przechodzić, tak? Od jednego do drugiego. A Kora mi powie iść do tamtego typa, co umie walczyć, a nie do mnie. Trzeba wyrżnąć paru sekciarzy. Mówisz o tych patrolach w okolicy? Dokładnie. Nie możemy tak po prostu ich zabić. Może to zwykli myśliwi. Skąd wiesz, że mają złe zamiary? Stąd, że zabili Fao i omal nie zabili Talina. Naucz się wybaczać, przyjacielu. A wtedy osiągniesz doskonałość we wszystkim, co czynisz.
to pomożesz mi czy nie? Nie. Do takiego aktu barbarzyństwa zdolny jest chyba tylko Atarius. Ja do tego ręki nie przyłożę. No mówiłam, że będę musiała Atariusa ze sobą zabrać. Chcesz się trochę rozerwać? Zamieniam się w słuch. Pewnie słyszałeś o patrolach sekty w okolicy obozu. Te patałachy nic nam nie zrobią. Nie należy sobie nimi zawracać głowy. Otrzymałem zadanie pozbycia się ich. To zadanie typowe dla nowicjuszy. Takich jak Palermo. Jezus kochany, no oszaleję. Możesz mi pomóc? O co chodzi? Nikt nie chce ze mną iść wyrżnąć sekciarzy w okolicy. Masz na myśli te patrole? Tak. Nikt nie chciał ci pomóc? A to śmierdzące lenie. Nie traćmy czasu. Chodźmy ich zabić. Powiedz mi, gdy będziesz gotów. No i wreszcie, no musiałam zrobić kółeczko, kurde, wężyk, żeby się udało. Tylko tak, może byśmy się czegoś napili, a nie tak poszli bez HP. To się może źle skończyć, na przykład. Cóż, Palermo, to chodź, idziemy. Chodźmy rozbić te patrole. Się robisz, szefie. Okej, ty mnie widzę prowadzisz, to dobrze. Oh my god, co to było? A, bo ja biegam, szybko zapomniałam sobie o tym. Spokojnie, damy radę. Ciekawe, gdzie oni stoją. Czy się kręcą wokół jeziora, czy gdzie? Nie wiem. Ale widzę, że na tym chyba będziemy na razie kończyli ten wątek, bo tak jak mówię, no dopóki nie ogarniemy sprawy z Quentinem, to nie ogarniemy niczego. Witam serdecznie. Dobra, widzę, że go zabili chyba. Albo tylko go powalili. Tak, tylko powalony. Natomiast no ja muszę ich podobijać. Także... Czy ja dostałam podwójnego expa? Przyłóż mu rasa dobrze! Nie wiem, ale widzę, że wszyscy mają sporo rzeczy. Widzę, że u nich też można było jabłuszka zdobyć. Jakbym tylko wiedziała. Kurczę. Pieczone. Palermo? Pokaż. Naprawdę? Typie. Jeden patrol rozbity. Został jeszcze drugi. Co? Jeszcze jeden? Typie, przecież ty mi zginiesz zaraz. Czekaj. Dobra. Jeszcze, kurde, jeden. To ja może sama na niego pójdę. Tutaj? Nie. Gdzie ten zasrany patrol? Tutaj gdzieś? A tu! Dzień dobry. Dobra, nowy poziom mam. Dobra, bo ja zaraz zginę, nie? Dobra, dobił mnie, widzę. Fajna zabawa. Okej, okay, super. Czy jednak Palermo się przydaje? Nie wiem, gdzie mam zapis. Mam nadzieję, że gdzieś niedaleko. A, tutaj. Dobrze. Niestety ja Palermo nie mogę dać żadnych mikstur i to mnie boli, bo... Tak to bym mu dała i byłoby też dobrze. Może nie zginie mi. Jak zginie, to go po prostu przyzwiemy na kodach, nie? Dobra, bo mnie... Kurna, no nie dobijaj go! Jezu! Gro! Ja pierdzielę... Mnie to denerwuje, nie? Że nie mogę się odczepić od zwłok, nie? Kurde. Mogę? Dobra, tamten żyje, wow.
teraz poszło dużo lepiej. Dobra, dobijemy. Sporo tych zwiadowców tutaj przyszło, trzeba przyznać. Dobra, wszyscy widzę, że mają to samo. Dobra, widzę, że Palermo się regeneruje nam. No, dawaj, typie. Dobra, sekciarzy mamy już z głowy. Powiedz Xordowi, że nie musi się już o te patrole martwić. Dzięki, stary. Nie ma za to. Dobra, troszeczkę cię pobili, ale nic się wielkiego nie stało. Przeżyłeś, ja też przeżyłam. Także jest super, znaczy raz umarłam, potem przeżyłam, ale uznajmy, że przeżyłam, tak? Bo wczytaliśmy grę, więc no, żyję i tak dalej. Dobra, nieważne. Co my teraz robimy? No idziemy oddać zadanie. Fajnie, że dla fanatyków udało się zrobić wszystko, co się na razie dało. Potem ten pierścień to będzie tylko pikuś. Cześć, Xord. Zwiadowcy z sekty nie wrócą już do Kaloma. Nie żyją? Nie, tańczą kankana i zajadają ścierwojaki. Ja się poważnie pytam. Tak, nie żyją. Jakże miło to słyszeć. Masz tu trochę rudy. Dzięks. Dobra, mamy 10 punktów. Super. To jest przydatna informacja. Natomiast chyba się, wiecie co, typniemy. Bo tak patrzę, gdzie my mamy iść, co my mamy robić ze sobą. Cmentarzysko, dostawa. No coraz więcej tych zadań mi przybywa. Miało być coraz mniej, a tu coraz więcej. Dobra. Idziemy do obozu. Bo chciałabym udać się do starej kopalni. Bo wydaje mi się, że teraz powinniśmy właśnie to zrobić. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale od Gilberta dowiedzieliśmy się o tym całym przemycie. I może spróbujemy porozmawiać o tym z Drake'iem. Jeżeli nam się nie uda, to pobiegniemy sobie coś innego ogarniać. Zaraz spojrzymy do dziennika i zobaczymy, co jeszcze możemy zrobić. Ale spróbujemy z Drake'iem zagadać przede wszystkim. Czy uda nam się ruszyć od tej strony do zadania? Bo jakby się udało, to byłoby super. Drake? O. Znasz może kopacza imieniem Gilbert? Może i znam. A co ci do tego? Gilbert powiedział, że mogę tu znaleźć kogoś, kto może załatwić lewą dostawę rudy. Ta? A powiedział może, kto pod nosem Jana przemyca rudę z kopalni? Ano nie powiedział, dlatego pomyślałem, że może ty. Posłuchaj mnie dobrze, chłopcze, bo nie będę się powtarzał. Ktoś, kto okrada Jana z rudy, jest cholernym głupcem. I prędzej czy też później spotka go nieprzyjemny wypadek. Jeśli dowiesz się czegoś więcej o tym szmuglerze, to daj znać Janowi. Jestem pewien, że wszyscy na tym skorzystają. Skoro tak mówisz, zobaczę, co da się zrobić. Do zobaczenia. Możesz mnie przepuścić? Dobra, to co, może skoczymy sobie do Jana w takim razie. Dobra, nie bulwersuj się. Nieważne, nic nie robiłam. A takie pytanko, czy Santino miał jabłuszka, czy ich nie miał? Nie miał jabłek. Gdzieś też słyszałam, że ktoś tutaj mógł mieć jabłuszka. A my, no co, no zejdziemy. Moglibyśmy zejść troszeczkę szybszym sposobem, ale zejdziemy normalnie. Szczególnie, że nie chcemy zejść na sam dół, tylko no, naprawdę na plery się musiałeś przewrócić. IQ widzę. IQ. Dobra, wiecie co? To już sobie zejdziemy tym szybszym sposobem. I spróbujemy z Janem zagadać. Tylko się zapiszę przed. Okej, widzę, że nie mogę. Co mamy dalej o tym? Dostawa rudy. Kiedy zapytałem Drake'a o to, czy nie zna przypadkiem kogoś, kto na lewo może załatwiać transport rudy, ten ostrzegł mnie, żebym nie próbował szmuglerki. A to my nie wiemy, kto jest handlarzem? Wiecie co, ja bym jeszcze spróbowała iść na sam dół i porozmawiać z wężem, który siedzi przy tej całej wytapiarce.
Ciekawe, czy on mi coś powie. Możesz... O, masz perełkę, to zabieram od ciebie, bo nam się potem przyda. Dobra, przerzucimy sobie, tak? Fajnie, że ma perłę. Nie wiem, czemu właśnie nie sprzedałam tej perły. Okej, okay, czyli tutaj się nie dowiemy chwilowo niczego w tym miejscu. No dobrze. Przydałby się Quentina w takim razie i zabić. Jak my stoimy z czasem? Tak słabo. Dobra, a zobaczmy tutaj. Obóz strażników. Problem ze zdradą, tak. Starożytna arena, obóz przemytników. No to na razie zostaje. Kowal Argorn, muzyk. Pomoc, alchemik, porwanie. Dostawca rudy. No musimy się tak naprawdę tym zadaniem zająć, dostawca rudy. Okej, okay, czyli Drake nam nic nie powiedział. Wiecie co, ja mam odpalony poradnik w tle. Więc sobie sprawdzę przy okazji. Tak. Okej, okay, informacje o przemycie podobno może nam sprzedać Albert. Więc przejdźmy się do Alberta. To jest oczywiście kopacz, który faktycznie ma bardzo dużo informacji. I nie byłoby głupie faktycznie się do niego udać. Alep. Nie, Albert. Albert, gdzie on był? Bo tutaj parę miejsc było, gdzie byli ci kopacze, od których mogliśmy się coś dowiedzieć. Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że on był w tym szybie. Wiecie którym? Tam, gdzie się też chodzi troszeczkę niżej po drabinie. Nie wiem, musimy to aż sprawdzić, bo jeżeli byśmy od niego kupili informację, to spoko, bo tutaj jest kto? Snipes. To my nie chcemy Snipesa, my chcemy tego innego kopacza. No wiecie, jak nie skończymy dzisiaj tego, to skończymy w kolejnym odcinku oczywiście, nie? Nie ma co się próć. Tutaj powinien być Albert. Czy tam Alep? Masz szczęście. Podobno ktoś w kopalni zajmuje się nielegalnym szmuglem rudy. A słyszałem, że robargę gostuje w łowca. Najpierw ruda. Taką informacją będziecie kosztować 100 bryłek. Ani więcej, ani mniej. Przecież to rozbój. A jak se chcesz. Dobra, bierz rudę, a teraz mów co wiesz. A człowiek, którego szukasz, jest chłopcem w kopalni. Nawet ja do dziś o tym nie wiem. Ale ja ci nie powiem, bo ja ci nie wiem, który z tych jaruńskich handlarzy organizuje wywózkę rudy. I wiem jednak, że lewo brudę przetapia wąż. I z nim pogoda. Mhm, dobra, czyli do węża, tak? Okej. Dobra, to co? To idziemy w takim razie... Dobra, dobra. Idziemy do węża, czyli dobrze starałam się, wiecie, rozruszać temat, bo właśnie, jak widzicie, no, wąż handluje też z nami na lewo, tak? Wyjdę stąd, czy nie wyjdę z tej gry? Dziękuję. Gorzej, jakbyśmy nie wyszli, to wtedy wiecie, cheaterstwo musiało być odpalone. O, tak czasami bywa. Żeby coś naprawić, to trzeba czasami coś cheatować. Dobra, F5, F5, dobra. I co? I zlecimy od razu teraz na dół, bo nam się już nie zależy nam. Pięterko po pięterku. Wiecie co? Jak tak by spaść dobrze? W sumie tędy będzie to okej. Piękna sprawa. No i co? Cześć wąż. Oczywiście idziesz do wytapiarki, bo... Podobno przetapiasz na boku rudę dla jakiegoś kupca. A co cię to obchodzi? Mam dla niego propozycję nie do odrzucenia. A dokładnie co masz na myśli? Zaoferuję mu za dostawę 2 razy więcej niż dostaję do tej pory. Może to i rozsądna propozycja. Ale skąd mam wiedzieć, że to nie jest prowokacja? Sprawdź mnie. Dobrze. Mamy tu w kopalni dość spory problem z pozaczami. Te bestie opanowały wszystkie niższe korytarze.
i wciąż ich przybywa. Już nie. Kopacze boją się schodzić niżej, a to oznacza mniejsze wydobycie rudy. A przede wszystkim ja przetapiam mniej na specjalne zlecenia. Kapujesz? Chyba tak. Mam rozwiązać problem z pełzaczami, a ty wtedy jako dowód wdzięczności wyjawisz mi imię tego kupca. Dobrze to ująłeś. Wróć, jak załatwisz sprawę. No spoko, mamy załatwioną już. Rozwiązałem już problem z pełzaczami i wysłałem królową tych bestii do Beliara. Teraz twoja kolej. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Niech będzie. Pogadaj z Alberto. To on organizuje lewy obrót rudą. Powiedz, że przysyła cię wąż. Tylko żebyś nie pisnął nic Janowi, bo wtedy wszyscy spotkamy się u Beliara. Bez obaw. Najpierw obowiązek, a dopiero później przyjemność. Do kogo miałam iść? Do Alberta? Dostawca rudy. To Alberto. Alberto jest... Gdzie jest Alberto? Aha, Alberto jest koło Jana. Dobra, czyli musimy ostrożnie. W porządku. Cześć, strażniku. O Jezu, jak dobrze ten pierścień prędkości istnieje, nie? Jakby go nie było, to idzie się załamać. Tak szybko sobie takim, wiecie, zejdziemy sobie na spokojnie i wejdziemy. I tak w kółko. Można. Dobra. To ostrożnie. Przysyła mnie wąż. Chciałem ci złożyć propozycję nie do odrzucenia. To znaczy? Wiem, że to ty kierujesz lewym handlem rudą. Powiedzmy, że Quentin wypadł z gry. Chyba nie mówisz poważnie. Jestem śmiertelnie poważny. A więc co proponujesz? To proste. Teraz ja będę twoim głównym odbiorcą. Nie mogę. Posłuchaj mnie, gnido. Ciekawe, co powie Ian, kiedy dowie się, że go okradasz. Tylko nie to. Zrobię wszystko. Tak przypuszczałem. Fajnie, że on stoi za moimi plecami. Mam na nią kilku chętnych. Dobra, zabieraj paczkę. Tylko nie mów nic Janowi. On mnie żywcem obedrze ze skóry. Zastanowię się. Może masz... Dobra, on też miał 5 jabłuszek. Dobrze. Oczywiście nie mówimy Janowi nic na ten temat. Idziemy od razu do Tangora. Troszeczkę nam to zajmie i wydaje mi się, że po prostu spotkam się z wami już koło Tangora i tam sobie zakończymy też odcinek, żeby już nie marnować czasu, bo wszyscy znamy tam drogę. Okej, moi drodzy, już jestem z powrotem. Jesteśmy przy Tangorze. Mam dostawę magicznej rudy. Świetna robota. Wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. Nie było łatwo odnaleźć tego handlarza, ale w końcu się udało. Rozumiem, że załatwiłeś z nim sprawę regularnych dostaw. Bez większych problemów. Alberto będzie nam jadł z ręki. To świetnie. Naprawdę wykonałeś kawał dobrej roboty. Muszę osobiście podziękować Diego, że przysłał do nas kogoś takiego jak ty. Niedługo będziemy mieć już wystarczającą ilość rudy. Budowa statku też idzie do przodu. Czekamy jeszcze tylko na to, żeby tą cholerną barierę szlak trafił, a wtedy płyniemy z towarem na kontynent. Jak chcesz, możesz się z nami zabrać. Czemu nie? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Zasłużyłeś na specjalną nagrodę. Weź tę zbroję. Nosił ją jeden z naszych. Niestety miał pecha, bo próbował w niej pływać. Pancerz trochę śmierdzi trupuszczakiem, ale to świetna robota. Dzięki. Cieszę się, że mogłem pomóc. Przestań już z tą skromnością. Kawał z ciebie niebezpiecznego bydlaka. Cieszę się, że jesteś po naszej stronie. To bywaj, Tangor. Trzymaj się, przyjacielu. Być może znajdę jeszcze dla ciebie jakąś małą robótkę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Czemu nie? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć siłę i zręczność. Okej, to dosyć przydatna sprawa. Super. A nie masz zadania dla mnie teraz? Słyszałem, jak sobie poradziłeś z zadaniem Tangora. Odwaliłeś kawał świetnej roboty. Dzięki. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Udowodniłeś, że masz głowę na karku, a nie tylko mięśnie. Mam dla ciebie małą robótkę. Sprawa jest dość delikatna. I będzie wymagać od ciebie sporej zręczności. Okej. Okay. Chodzisz w to? Ty jeszcze się pytasz. Jak cię znam, to będzie jakiś niezły przekręt. Oczywiście koniec już zrobieniem czegokolwiek, czy niespołecznym. Co ja będę z tego miał? To mi się podoba. Od razu stawiasz sprawę jasną. No dobra.
Dostaniesz rękę księżniczki za żonę. Że co? Żartowałem tylko. Zrobisz dla mnie to, co trzeba, to ja w zamian przygotuję dla ciebie taki, że nawet trola nim postyrasz. A więc jak będzie? Dobra, wchodzę w to. A teraz mów, co to za szwindel. Chodzi o to, żeby sprywatyzować pewien mieczyk i żeby wprowadzić go do wtórnej redystrybucji. Czyli mam rąbnąć jakiś miecz i ci go przynieść? Rzeczy same. Niestety, miecz jest dobrze strzeżony. Przed starą kopalnią znajduje się obóz strażników. W obozie jest zbrojownia. W zbrojowni rdzewieje pewien mieczyk. Największym problemem są strażnicy. Te łajzy nie spuszczają oka do zbrojowni. Jakoś sobie poradzę. Powodzenia, Mroku. Aha, miecz nazywa się Chwała Strażnika. Okej, no mamy ten mieczyk. Wydaje mi się. Akurat mam. Okej, to nie. Nie mogę ci oddać? Przecież ja na pewno go nie sprzedałam. Chwała strażnika. No nie mówcie, że go sprzedałam. Przecież byliśmy już w zbrojowni i tam nic takiego nie było. Tangor? Ty na razie nic, a Monk? Nie. Kurczę, to teraz mam zagwozdkę. Ja go sprzedałam, ten mieczyk? Kurde, jeżeli tak, to mamy kłopot, bo nie wiem, gdzie go sprzedałam. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję wam już za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, gdzie no, prawdopodobnie pójdziemy wybić obóz bandytów, zabić Quentina. No bo w sumie to... No. Tak by wypadało teraz. No i co, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do zostawienia po sobie komentarza, do subskrypcji, jeżeli podoba wam się to, co robię, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. No i co, ja lecę montować dla was ten materiał, troszeczkę długi, troszeczkę mam montowania, bo też wywaliło mi Access Violation po drodze do Tangora. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i cześć!